Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dawno nie było Kalifornii. Kalifornia no, to jest taki socjalistyczny stan Ameryki. No i tam jest socjalizm. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego tam jest socjalizm? No tam w zasadzie no, to jest planowanie pięcioletnie, jeden wielki rząd. Chce wszystko robić, nie ma wolnego rynku, nie są prywatne inwestycje. No i jedną z takich państwowych inwestycji to miał być trasa szybkich pociągów pomiędzy Los Angeles i San Francisco. Jeżeli się tak nie orientujecie, no to jest dosyć daleko oddalone od siebie miasta. To jest 500 mil, 500 mil, no to jest powiedzmy 750-800 kilometrów. No i planowali, że zrobią to. W 2008 roku był taki plebiscyt, no i w zasadzie obywatele Kanady, no tam nie było więcej niż połowa, była przekonana, że to jest dobry pomysł, no i zagłosowali, że wydadzą 10 miliardów obligacji, że pozwolą na wydanie 10 miliardów obligacji, no i im obiecano, że cała ta szybka kolej, ten pociąg, no to będzie kosztował 40 miliardów dolarów, 2008 rok. No zrobili w trąbę nieźle, no bo teraz cała ta dyrekcja kolei państwowych powiedziała, że 100 miliardów dolarów z budżet z 2019 roku, no to już nie obowiązuje. No teraz trzeba 2021, 2022 w sumie, no to trzeba dołożyć następne 5 miliardów do tych 100 miliardów. Także z 40 zrobiło się 105, no i nie ma końca. Jak tak popatrzeć, no to jednak te 100 miliardów podzielone na 50 milionów, no to to jest 2000 dolarów na każdego Kalifornijczyka. Jeżeli pomyśleć, że jest połowa tylko pracuje, no i podzielić to jeszcze na dorosłych i na aktywnych i tak dalej, no to są ładne prawie dziesiątki tysięcy dolarów na każdego człowieka, który tam pracuje. I to jest właśnie ta makabra, że komuniści w tych swoich planach, takich gigantycznych planach, przedstawiają rzeczy, które podniecają ludzi, no a później to jest jedno wielkie wiasko, to jest Kalifornia, no to wszyscy się śmieją się tam, z czego się śmieją? No przede wszystkim z tego, że ci demokraci doprowadzili do tego, że Kalifornia to jest smród, brud i ubóstwo. Trzeba pamiętać, że Reagan no to był gubernatorem Kalifornii, no kiedy jeszcze Kalifornia była w miarę normalna, zanim tam nie nazjeżdżało pełno socjalistów z Europy i socjalistów z Ameryki Południowej, no i socjalistów ze wschodniego wybrzeża Ameryki. Dlaczego Kalifornia jest tak atrakcyjna? No Kalifornia ma dosyć przyjemny klimat. Tam nie ma mrozów, tam nie ma śniegu, tam jest wietrzyk przyjemny z Pacyfiku, no tyle, tylko że nadpobudliwość opiekuńcza rządu doprowadziła do tego, że tam ludziom się niektórym na takim poziomie bumelanstwa, menelików, to się nie opłaca. Dają im tam jedzenie, dają im strzykawki. Teraz Biden 30 milionów ogólnie rzecz biorąc przeznaczył na to, żeby narkomani mogli sobie kupować fifki szklane
do palenia kokainy. No to to jest ogólnie rzecz biorąc, to jest makabra. We wszystkich tych miastach rządzonych przez demokratów, no to te rozdawnictwo pieniędzy po prostu nie ma końca. Teraz walka z bezdomnością to polega na tym, że nie biorą tych chorych psychicznie ludzi, którzy kończą na ulicy. No po prostu walka z bezdomnością, no to będzie polegała na tym, że będą dostawali domy. Także jak oni będą z domem, to już nie będą bezdomni, a to, że powinni być w szpitalu dla psychicznie chorych, a to, że psychiatrzy amerykańscy, lewacy zamknęli szpitale psychiatryczne, no to już nie ma nic wspólnego. No ale wracając do tego pociągu pocisku pomiędzy San Francisco i Los Angeles, no to miał być taki modelowy, miał być modelowy przykład działalności, efektywności państwowej gospodarki. No a ta państwowa gospodarka, no to to jest po prostu śmiech na sali. No i to jest to, co wykolei cały ten projekt. Ta dyrekcja, tak jak wspomniałem, przekłada te pieniądze, dokłada 5% dodatkowych do tego wszystkiego. Na co mogliby przeznaczyć $100 miliardów? No te $100 miliardów, co Kalifornia potrzebuje? No Kalifornia potrzebuje potężne rezerwuary wodne. Tam są rzeki, tam rzeki przepływają, no ale te dużo z tych rzek po prostu dopływa do oceanu i znika w oceanie. Ta woda przy jakimś tam planowaniu, ogólnie rzecz biorąc, woda na tych zachodnich terenach to jest wszystko. Phoenix, Arizona, no to tylko istnieje tylko dlatego, że tam zbudowali 200 czy 300 kilometrowy kanał wody, no i to z gór wszystko płynie. No w Kalifornii są nieustanne braki wody, no i 10 takich rezerwuarów, no to by pomogło zamiast takiego pociągu pocisku, no bo tam i tak problem jest na dzień dzisiejszy, to jest taki, że tam zbudowali 109 mil, no to powiedzmy tam jest 180-190 kilometrów, no ale to jest dojeżdża do jednego miasteczka, które ma 14 tysięcy ludzi, dojeżdża do drugiego, jedno miasteczko Łasko, no to ma 14 tysięcy ludzi, drugie Madera, no to ma 60 tysięcy, no i ci ludzie, no to tak nie te 120 mil, 109 mil, czyli tam 180 kilometrów, no to oni nie będą jeździli w tą i z powrotem. Jak otworzą za ładnych kilka czy kilkanaście lat tą trasę, no to też w sumie się zrobi tak, że to nie będzie szybki pocisk, tak jak w Japonii czy w Chinach, te pociągi, które po prostu śmigają na magnesach i są zawieszone na tej poduszce magnetycznej, czyli tam bezoporowe, no to będzie lokomotywa, to będzie jakiś diesel na ropę, dlatego że nawet nie elektryfikują tej linii, te 109 mil, które zrobili, no to nie jest jeszcze nawet zelektryfikowane. Gdzie idą te pieniądze? No te pieniądze idą na premię dla budżetówki, dla premier, dla urzędników. Idą do, żeby finansować te podmiejskie kolejki w Los Angeles i w San Francisco. Także to wszystko ucieka i rozpływa się zamiast wykonywać ten plan. No, jeżeli diesel będzie jechał, no to będzie śmiech. To będzie śmiech na sali. Nawet część tych przewodniczących demokratów w parlamencie kalifornijskim, no to w zeszłym roku powiedział, że cały ten plan, no to jest po prostu jak zdechła ryba
w wodzie. No i to mówił, że to wszyscy będą się śmieli w Kalifornii właśnie z ich działania, a to wszyscy będą się śmieli w całej w Ameryce z ich działania. No to już jest dużo za późno. Obama, on też obiecywał 3,5 miliarda w funduszach federalnych na to, żeby właśnie budować tą linię kolejową w Central Valley, czyli to jest ta środkowa Kalifornia, tam mało kto mieszka, no ale tam chcieli zbudować linię kolejową. Dlaczego? Dlatego, że Biały Dom i Obama, no to dał 3,5 miliarda dla demokraty, dla jednego z reprezentantów kongresu, Jim Costa, no to on właśnie pochodzi z tej Central Valley, no i dostał w nagrodę za co? Dostał w nagrodę za to, że głosował za Obamacare. Także kupili jeden głos za 3,5 miliarda dolarów, no a teraz Kalifornia ma wydać 100 miliardów dolarów. Te 5 miliardów dolarów, no to niekoniecznie jest to, że materiały kosztują więcej, niekoniecznie, że pensje wzrastają, że te wszystkie koszty są, no bardzo, bardzo, większość z tego dodatkowego, z dodatkowych kosztów, no to tak jak według tego planu biznesowego pokazują, no to jest to, że to są te środowiskowe skarżenia, tam po prostu oni muszą usprawnić, muszą patrzeć, czy tam jakichś ślimaków egzotycznych nie ma, czy jakieś papugi, czy inne sokoły nie latają na okrągło, chodzą po tych sądach, usprawniają te rzeczy. Między innymi wydali ciężkie pieniądze na bariery przeciwdźwiękowe w mieście Tehachapi. 14 tysięcy ludzi jest. No również musieli przebudować i odbudować jakiś taki mały strumyk wzdłuż takiej ścieżki turystycznej. Jest pociąg będzie mijał Park Narodowy Chaveza, Cezara Chaveza, no to komunista, to nie ten Chavez z Wenezueli, ale komunista. Biden miał taką rzeźbę Chaveza na swoim biurku, no, ale Chavez, jakbyście poszukali, pogooglowali Cezar Chavez, no to zobaczycie, jaki to jest komunista kalifornijski. No ale nazwali jego imieniem Park Narodowy, no i tam kilkaset milionów dolarów to wydali takie na te sprawy, żeby wizualnie to ładnie wyglądało, żeby te efekty nie zmieniały pewnych rzeczy. No. Jak zwykle tam aktywiści zarobili, eksperci zarobili, wszyscy naokoło zarobili, tyle tylko kto stracił, no jak zwykle stracił podatnik. Podatnik ma płacić, zamknąć się i być szczęśliwy. Także Kalifornia znowu pokazuje, że to państwowa aktywność, no to jest totalna porażka, no i te 500 mil za parę lat znowu dodadzą kilka czy kilkanaście miliardów, no i to jest robota, roboty się nie zabija, dopóki ludzie głosują, dopóki płacą podatki, no tam bardzo dużo ludzi ucieka z tej Kalifornii, tak, także zostają tylko najbogatsi, których stać na płacenie tych potężnych podatków, no i zostają ci bardzo biedni, którzy po prostu są na garnuszku państwowym, no i też jest im dobrze, bo ci komuniści zawsze wymyślają dziwaczne rozwiązania, wszystko poza robotą. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście na świecie, na którymkolwiek z kontynentów, czy w Polsce, no, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się ogłupić tymi socjalistycznymi mrzonkami. Ten socjalizm, który zawsze obiecuje gruszki na wierzbie, zabiera wszystkim śliwki, ulęgałki, no i jeszcze cokolwiek mają nawet w swoim własnym ogródku, swoje własne rzodkiewki. Także nie wierzcie socjalistom. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali dla Bidena. No mam nadzieję, że już się zorientowaliście, jaką pomyłkę zrobiliście. Także listopad 2022 w Ameryce, wybory międzyprezydenckie. To nie idźcie głosować na demokratów. Przepiszcie swoją przynależność na niezależnych, jeżeli tak bardzo nie lubicie republikanów, konserwatystów. No, albo przyjrzyjcie na oczy i popatrzcie się, o co chodzi konserwatystom. No, konserwatystom chodzi o życie normalne, nie wybujałe. Jeżeli jeszcze coś właśnie przekonało, no to teraz popatrzcie się na zawody pływackie kobiet. Jak popatrzycie się, kto wygrywa szczególnie te uniwersyteckie zawody kobiet, no to tam jednym słowem organizmy ludzkie z macicą nie wygrywają zawodów kobiecych w pływaniu. Organizmy, można powiedzieć, z jądrami, nie takimi atomowymi, z jądrami wygrywają tylko dlatego, że utożsamiają się z macicami. No. Powiedziałem to najbardziej zawile, jak tylko można, ale to szpiedzy czuwają, cenzura czuwa, YouTube nie śpi. Zdrowia dla normalnych.